Jestem mała Iza. Pani mi kazała, żeby wszystkich gości pięknie powitała. Główka mnie boli, myśleć nie lada, gości przed nami pełna gromada. Taki elegancki, pięknie ogolony, to dla babci, mojej babci, czyli swojej żony. Nusiu, telefon dzwoni, telefon! Halo? Tak, to mieszkanie Kowalskich. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej to okazji? A, bo ma setne urodziny. Dobrze, kiedy? Dziś? O której? O 12? Dobrze, przekażę mojej babci. Babciu, jak spytają cię, gdzie jest twoja kresula, to powiesz, że pasie się na łące. Zapamiętałaś, babciu, wszystko? Tak, tak, na łące. No to babciu, ja lecę. I pamiętaj, jak przyjdzie ten dziennikarz, to powiesz wszystko tak, jak ci mówiłam. Proszę, proszę. Dzień dobry pani, jesteśmy z telewizji. Chcieliśmy zadać pani kilka pytań. Ile ma pani lat? 20. Aha, to dobrze się pani trzyma. A ile ma pani prawnuków? 100. Pani Kowalska, to gratuluję. A gdzie jest pan mąż? Pasi się na łące. No tak, a ma pani krowę? Mą, panoczku, mą. To gdzie ona jest? Pojechała do Ameryki i przywiezie taki wór cukierków. Dziękujemy pani za wywiad. Proszę oglądać wydanie wiadomości o 19:30. Do widzenia. I co, babciu, byli? Byli. I co odpowiedziałaś, jak zapytali, ile masz lat? 20. A ile masz prawnuków? 100. Oj, babciu, a gdzie dziadziuś? Pasi się na łące. A nasza kresula? Pojechała do Ameryki i przywiezie taki bór cukierków. Oj, babciu, coś ty zrobiła. No jak to co? Skarpetki, wnusiu, skarpetki! Nikt nie może mi zastąpić babci mej jedynej. Jeśli zniknie, to ja zrobię bardzo smutną minę. Wtedy babcia mnie zobaczy, że gdzieś w kątku szlocham i szybciutko do mnie wróci, bo mnie bardzo kocha. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, proszę usiąść. Co panu dolega? Nie, nic, tylko mi się wydaje, że moja żona nie to słyszy. Żebym mógł coś na to poradzić, muszę wiedzieć, jak bardzo jest to zaawansowane. Stanie pan 10 metrów od żony i zapyta o coś. Jeżeli nie usłyszy, to zmniejszy pan odległość do 8 metrów. Jeżeli ponownie nie usłyszy, to niech pan znowu zmniejszy odległość. Wtedy
powieli pancerz i odległości pana usłyszała. Teraz chyba jestem o odległości 10 metrów. Co dziś na kolację? Kurczak. Kochanie, co dziś na kolację? Kurczak. Co dziś na kolację? Mówię już szósty raz, kurczak. Panie doktorze, to jednak ja jestem głuchy. A co by się stało, gdyby zniknął dziadek? To by była katastrofa, fatalny wypadek. To z kim tuś przed przyjściem gości zlizywał krem z ciastka, to by się nie dziwił wcale, że tak głośno blaska. Gdyby dziadek gdzieś mi zginął, gdyby gdzieś się schował, cały świat by mi poszarzał, przestał się podobać. Ale to się stać nie może. Dziadek się nie zgubi. Skąd wiem o tym? Przecież widzę. Za bardzo mnie lubi. Kocham babcię. Dziadka, to nie żart, moi mili, dzisiaj im życzenia składam, by 100-latek jeszcze żył. Dzisiaj mamy wielkie święto, bo dziadek i babcia tutaj są. Bardzo się staramy dla nich, śpiewamy im piosenkę tą. Nasze babcie i dziadkowie, tacy troskliwi, kocham ich. Babcia zrobi mi kanapki, dziadek do kina zaprosi. Dzisiaj babcią i dziadkom kochamy, zaśpiewamy. Bo kochamy ich z ciałem i serduszkiem, z całych sił. To wspaniale, że babcie i dziadku obok mamy. Takie wesołe, wesołe święto mamy dziś. Dzisiaj mamy bardzo święto, bo dziadek babcią przyszedł. Kochamy ich bardzo mocno, życzymy jeszcze latek stu. Nasze babcie i dziadkowie, razy cudowni kochami. Dziadek naprawi mi rower, a babcia mocno przytuli. Dzisiaj babcią i dziadką kochamy, zaśpiewamy, bo kochamy ich całym serduszkiem, z całych sił. To wspaniale, że babcie i dziadku obok mamy. Takie wesołe, wesołe święto mamy dziś. Dzisiaj babcią i dziadkom kochanym zaśpiewamy, bo kochamy ich z całym serduszkiem, z całych sił. To wspaniale, że babcie i dziadku obok mamy. Takie wesołe, wesołe święto mamy dziś. Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadusia. Dziś życzenia składa wnuczek i piosenkę śpiewa wnusia. Aby babcia i dziadunio zdrowiu długo żyli, aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili. Cześć babci i święto dziadusia, o czym już pamiętaj, ty łapie jego wnusio. Niedzielę, cyca, pocyku, wiele. Żyj babuniu, moja miła, 100 lat albo dłużej. Bądź szczęśliwa i wesoła, zdrowiem niech ci służy. Ciulace 200, bądź najlepsza w całym mieście.
gdy za bardzo rozrabiamy, pod Twe skrzydła uciekamy. Ty nas zawsze wytłumaczysz, wszystkie błędy nam wybaczysz. Bądź więc zdrowa, uśmiechnięta, tego życzą Ci wnuczęta. Zaraz wszyscy otrzymają powolutku. Jeszcze raz życzę dużo, dużo zdrówka i zapraszam do sali obok i życzę smacznego. Dziękuję serdecznie.